O, witam. Widzę, że wszystko działa, więc jest okej. No ale poczekamy, aż ktoś się zbierze i tak dalej na luzie, bo dopiero początek, nie? Możecie łapkę zostawić i tak dalej. I to też nie będzie długi stream jakiś, bo jestem świeżo po jedzeniu, a jak zawsze jestem świeżo po jedzeniu, to się zacinam, jak gadam. Hejka wszystkim, cześć, cześć, cześć. O, nawet jest moderator, Chrisu, witam. Także możecie, będzie bezpiecznie i spokojnie. Od razu mówię, że nie gramy dzisiaj w nic, nie robimy nic specjalnego, tylko siedzimy i sobie gadamy w sumie. I to tyle, co robimy dzisiaj. Dobra, tak szczerze, to nawet za bardzo nie wiem, co ja chciałam wam przekazać. Poza tym, że podzielić się moim dzisiejszym super dniem, w którym działo się naprawdę dużo. Wczoraj miałam taką super historię, ale to zaraz wam powiem dosłownie. Dzięki, dzięki. Też życzę mi jej nocy. Co tam u ciebie? Opowiem wam wczorajszą historię. Historia hit, widzowie. Jest taka sprawa. Jestem sobie w galerii. Chodzę sobie po galerii, kupuję sobie tam różnego rodzaju rzeczy i tak dalej, wiadomo. Głównie byłam tam po kabaretki do dzisiejszej sesji na OnlyFans. No i kupiłam sobie różnego rodzaju rzeczy. Tam jeszcze jakieś zakupy z Sandrą zrobiliśmy w sklepie. I najlepsza historia. Zamawiamy Ubera. I sobie czekamy przy wyjściu, jakby przy tym takim zajeździe taksówek. No wiecie, o co chodzi, tam gdzie taksówki się zatrzymują i tak dalej, i Ubery. No i sobie tam stoimy i mieliśmy 8 minut do Ubera. No to stoimy sobie i sobie czekamy, czekamy, czekamy. Gadamy sobie o jakichś różnych pierdołach. Akurat gadałyśmy sobie o motocyklach, dziewczynach na motocyklach, czy to jest fajna sprawa, czy nie. I o lateksowych ubraniach. No jakie pierdołowate. Ale słuchajcie, mija 5 minut. I idzie takich dwóch panów z problemami alkoholowymi, ewidentnie. Takich starszych, no nie wiem, z 50 lat i tak dalej. I my sobie tak stanę, stoimy i gadamy. I oni tak podchodzą do nas i zaczynają gadać. I koleś rzuca taki tekst. Nie, no nareszcie jakieś normalne dziewczyny i tak dalej. I wziął normalnie rękę Sandry i tak pocałował i mi też. I poszedł i mówi, że dobrze, że w tej Polsce są jeszcze normalne dziewczyny. A ja sobie tak myślę, gdyby on wiedział, co on zrobił w ogóle, to był hit. No, także jestem normalną dziewczyną, nie to co wy. Ej, co to za włos jest? Chowam go pod słuchawkami. Ewidentnie muszę dzisiaj włosy umyć, bo wczoraj piłam jakieś martini czy coś takiego. No, a nie, wczoraj piłam alkohol i sobie uwaliłam całe włosy. Zaraz wam powiem. Nie wejdę ci teraz do Minecrafta, dzięki za piątkę. No, po prostu nie ma więcej kontentu tam. Cześć, koteka. Działają. Dzięki. Chociaż jak on jest skontrastowany, to wygląda jak rudy. Tak szczerze, ale znaczy tak w sensie wpada bardziej w rudy. I coś tam miałam odpowiedzieć, ale zapomniałam już, nie wiem co tam było. Ale widzę, że sobie przygotuję jeszcze te donaty, żebym widziała w razie czego, jak coś pominę. A, mówiłam o tych włosach, słuchajcie tego. Wczoraj piłam sobie alkohol. Bo sobie kupiłam alkohol specjalnie, bo miałam bardzo długie audio nagrać do jednego filmu na głównym kanale. I sobie stwierdziłam, że kupię sobie alkohol, żeby mieć lepsze flow. Finalnie nie wypiłam tego alkoholu, bo zapomniałam totalnie, ale wieczorem mi się przypomniało, że mam w lodówce ten alkohol. I mówię, dobra, no to jak jest, to sobie, no dosłownie to jest taka buteleczka 200 ml wina. I mówię, no dobra, wina, no fresko w każdym razie. No i ten. I sobie piję i jadłem sobie jednocześnie zapiekankę. I sobie jakoś nie zakodował mój mózg, że ta zapiekanka ma na sobie sosy. I normalnie połowę tych włosów włożyłam w ten sos,
Ale ja tego nie zatrybiłam totalnie, bo widocznie już mi siadł ten alkohol, bo po lekach alkohol strasznie szybciej siada, tych hormonalnych i tak dalej. I dzisiaj się rano budzę, mam robić sobie sesję, normalnie zdjęciową na OF, wiecie, robię sobie wszystko tam, make-up i tak dalej, sobie nagle rozczesuję włosy, a tutaj się okazuje, że no normalnie taki pęk włosów wielki. Ja patrzę, co się stało z tymi włosami, a tam patrzę, a tam wszystko uwalone takim, no powiedzmy ketchupem, takim ostrym sosem. I musiałam to wszystko wyciągnąć paluchami tutaj z tych włosów, tak powyciągać, przemyć ten kawałek, wyczesać i wysuszyć i przeprostować. I zajęło mi to z godzinę, ale no śmiesznie musiałam wczoraj wyglądać, chodząc z takim kołtunem wielkim w włosach i tak dalej. No to są moje wczorajsze historie, które są mega super. Shadery, na których gram, to jest Sildur Basic Shaders. Ja chyba pokazywałam w którym odcinku. I tak dalej. Ostatnio nagrywam dużo TikToków i shortów. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał, czy nie. Ale w ogóle fajnie się te TikToki i shorty sprzedają, z tego co widziałam, bo mają całkiem dużo wyświetleń. Może ja bym wam pokazała w sumie? Why not? Ale mi teraz oświetli twarz pewno. O jest. Dobra, czekajcie. Tryb studio. Wy raczej tego nie powinniście tutaj widzieć. Okej, to jest ewidentnie za duże. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy ktoś ogląda, czy nie. No ale dobra. W każdym razie, jakby zaczęłam sobie na TikToka dodawać różnego rodzaju shorty. I to jest hit, że niektóre mają 550 koła, 400 koła, 250, 200 i tak dalej. 200, jakby 200. To nie jest dużo w ogóle, jakby jeżeli chodzi o TikToka, bo wiadomo, tam milion zrobić to jest nic. Ale tutaj chodzi o sam fakt tego, że ja sobie po prostu siedzę tak jak teraz, gadam do kamery i to ma to na wyświetleń. W ogóle dzisiaj był z moim psem. O, widzicie? Mój super pies. Shiba Inu. Mam dwa psy, także kto ogląda, ten wie. I generalnie z drugim będzie też film niedługo. No ale tutaj wiadomo, że są różnego rodzaju komentarze pod TikTokami, takie typu powtarzające się. Na przykład, gdy byłeś chłopakiem, byłeś moim ulubionym youtuberem. Ja sobie lubię czasami podkręcić i też mówię, oho, też lubię chłopaków. W ogóle, Jezu, jaki kadr, co jest. No i tutaj są takie, ale czasami rzucam właśnie takie bejty jak tutaj i ludzie potem się zastanawiają, czy to jest na poważnie. Zapomniałem, że on istnieje. Bo nie istnieje, to jest AI. I potem się ludzie zastanawiają, czy ja kłamię, czy mówię prawdę. O, często tak jest. Dobra. Też mogę wyłączyć w sumie. Możecie tam zostawić łapkę, jak chcecie. I tak pewno będzie niepubliczny ten zapis, ale jak ktoś chce, to może. Ciekawa jestem, jakbym zrobiła na kanale Noliv live'a, ile by było osób, bo tamte TikToki trochę podboostowały teraz. A tutaj ten kanał leży martwy. Chociaż planuję wrócić do nagrywania vlogów bardzo mocno. Tylko, że czekam na studio, które się robi cały czas. O, akurat coś pytanie uprzedził. Jezu, załamuje mi się głos, sorry. Tak czasami jest z tym głosem, bo szczególnie mówię, jestem po jedzeniu, a zawsze po jedzeniu się załamuje, bo ja często po jedzeniu odchrząkowuję i tak dalej. Czekajcie, napiję się. Jeżeli chodzi o to studio, no to ja nie mam żadnej wizualizacji projektu, po prostu przedstawiłam to wszystko i to ma być zrobione. Tylko problem jest z tym, że to jest zrobione już od 8 miesięcy. Jedne, co tam jest zrobione, to podłoga i nic więcej. Teraz nie mają lustra dość na całą ścianę, mają dość meble i teoretycznie ma być skończone, więc czekam cały czas. I dopiero jak powstanie studio, chcę zacząć vlogi, bo ja, jak wiecie, moje vlogi nagrywałam głównie w domu, a to będzie takie super nowe pomieszczenie, gdzie będzie można dużo rzeczy robić, jakieś testy, jakieś dziwnych rzeczy z neta i tak dalej, i tak dalej. W ogóle... jakby to wam powiedzieć, ja sobie kupuję różnego rodzaju rzeczy często pod sesję, bo działam mocno na tej drugiej stronce i ja bym wam pokazała ostatnio buty, które kupiłam, hit, znaczy w sensie jeszcze do mnie nie doszły, ale jak dojdą, no to będzie naprawdę fajna sprawa, ale chyba nie mam tu zdjęcia. Czekajcie, ja sobie wejdę na stronkę i wam po prostu pokażę.
Możecie powiedzieć, co myślicie o tych superbutach, tylko że one nie są do chodzenia na co dzień. Tylko raczej podrobienie zdjęć, bo raz, że w nich bym była wysoka strasznie, to dwa, są strasznie niewygodne prawdopodobnie do chodzenia takiego na co dzień. W sensie, no, i tak zamiast mnie to będę w nich chodzić, bo chcę, tylko nie po mieście, tylko po domu, bo chcę po SRS zapisać się na modeling, bo mam idealne statystyki do bycia modelką teoretycznie. Mam 96, 67, 66, 97 wymiary, więc całkiem spoko. A mam 1,71 m, więc też idealnie. Czekajcie, pokażę wam. No, chcę spróbować, nawet jak mi się nie uda, bo ja nie chcę z tym wiązać jakiejś super przyszłości, tylko po prostu sobie pochodzić i tak dalej, bo ludzie od razu jak słyszą modeling, to są o, top model i tak dalej, ja nawet bym nie chciała tak szczerze, tylko chciałabym sobie po prostu jakieś zlecenia poprzyjmować, w jakichś gazetkach powystępować i tak dalej, nawet nie jako Noliv, tylko jako po prostu jakaś tam losowa laska z neta, wiecie o co chodzi, znaczy jako losowa modelka. No i planuję sobie to porobić z nudów. Ale to po SRS dopiero. Czekajcie, zapisałam to? Zapisałam to. Zapisałam to, ale gdzie to ja zapisałam? To jest, nie wiem, w sumie, czekajcie. Macie tak czasami, że zapisujecie właśnie jakiś plik i za chwilę nie wiecie, gdzie on jest? To właśnie, o, mam. Dobra, czekajcie. Cyk, cyk, cyk. Patrzcie te buty. Patrzcie to. Tylko i wyłącznie pod sesję zdjęcia, bo przecież w tym nie da się chodzić. To jest takie ogromne i tak dalej. Ale no, powiem tak. To pod jakieś kolorowe sesje idealnie wsiądzie, ale to... O, te buty drugie... O, odsunęłam się. Te buty... Totalny sztos. Naprawdę będzie super. Jak tylko je dostanę. Ale czekajcie, ja wam coś pokażę w sumie. Tylko... jakby mam bardzo podobne buty, nie? Jakby nie patrzeć. Jak ktoś by powiedział, że może takie same, ale no nie są takie same. One są raz, że mają taką grubszą szpilkę, to nawet nie wiem, czy można nazwać. Ale w każdym razie są chyba krótsze nawet niż tamte. Też je często używam, ale... W ogóle w tych butach, wyobraźcie sobie, chodzę po chacie 10 tysięcy kroków często, żeby po prostu sobie ćwiczyć chód. W ogóle kiedyś bardzo dużo ćwiczyłam chód i tak dalej. 15 cymy. No, możliwe, że tamte mają 15 cymy. Te nie wiem, ile mają. Albo te mają 15, tamte mają więcej, bo w ogóle chciałam kupić buty na pool dance, bo też chciałam w ogóle zacząć chodzić po SRS na takie rzeczy, bo spoko ćwiczenia to jest, w sensie dużo kalorii spalisz, fajnie sobie mięśnie zbudujesz i tak dalej, ale... No, syrysy, syrysy, wszystko związane z syrysy. Palisz czy nie? Nie palę. Alkohol piję sporadycznie, bardzo rzadko naprawdę. No, głównie nie mam żadnych uzależnień, jakby nie patrzeć. Tak na dłuższą metę to bardzo dbam o siebie. Nawet dzisiaj kupiłam sobie tego Apple Watcha, że wam nie wiem, czy ostatnio pokazywałam, tylko po to, żeby mi trakował kroki, bo chodzę teraz cały czas. I nie wiem, czy to będziecie widzieć, chyba nie będziecie. Czekajcie, cyk. Nic nie widać, ale 10 tysięcy kroków mam dzisiaj zrobiona. Więc i to już od dawna te 10 tysięcy kroków robię. Tylko, że chyba mój organizm się przyzwyczaił i już ma to w dupie, że robię te kroki, bo nic mi to nie daje, jeżeli chodzi o zbijanie wagi. I najchętniej to bym sobie zrobiła przerwę, ale wtedy bym przerwała tą całą pasę i się boję, że... I mój mózg mi nie pozwala tego zrobić po prostu. Te szaliary się nazywają, napiszcie na czacie. Sildur Basic Basics Shaders. Masz, trzymaj. Ile masz lat? No, zadajesz pytanie pułapkę tak zwaną. 27. Strasznie stara jestem już. Aha.
Będzie, ale jestem jeszcze w trakcie wszystkiego, więc będzie vlog na temat sądu. Spokojnie, pamiętam, będzie. Jest w planach, tylko że ja muszę dostać wszystko do ręki i chcę przejść przez ten cały proces, żeby zrobić po prostu jeden film już z dowodem osobistym w ręce. A jakby sam wyrok trwa trochę, potem dostajesz, musisz czekać, aż ci sąd wyśle, jakby. No ten wyrok po prostu twój, ty potem z tym papierkiem idziesz sobie do Urzędu Stanu Cywilnego, potem tam znowu kolejny miesiąc, żeby zmienić imię i PESEL i potem z tym papierkiem z sądu, z tymi papierkami z Urzędu Stanu Cywilnego idziesz do Urzędu Gminy, dajesz im to wszystko i to też zajmuje miesiąc, żeby wyrobić następny dowód, więc jeszcze tak z 2 miesiące myślę, że to potrwa, a na SRS się zapiszę, jak tylko mi przyślą ten papierek z sądu, który no idzie do mnie, tylko że wiecie, w Polsce sądy działają tak, że trochę to może potrwać jeszcze. No ale jak dostanę, to od razu z tym wyrokiem od razu dzwonię i umawiam sobie SRS, więc nie będę czekać na kompletny dowód. W sensie i tak pewno mi wpiszą dopiero za 2 miesiące na to SRS, nawet jak się zapiszę teraz, więc w tym czasie może już mi się uda zrobić cały dowód. Jako masz rangę w CSGO? W CSGO milion razy miałam Globala, miałam FPL Challenger, miałam 10 level na Faceycie i kiedyś miałam top 4 Elo. Już nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy w Europie, bo ostatnio żeśmy o tym gadali z chłopakami, to nikt z nas nie pamięta dokładnie, ale pamiętam, że było top 4. No kiedyś bardzo dużo grałam w CSa, ale potem przestałam, bo zaczęłam grać w Minecrafta. No. A teraz i tak się ciężko gra z takimi paznokciami, jakie mam. Tutaj widzisz? Weź sobie wyobraź, że gra z takimi paznokciami. Naciskasz 4 guziki naraz na klawiaturze, bo są takie długie. Mam odrosty też, co prawda. Tutaj jeszcze eyelinerem ubrudziłam dzisiaj. Mam odrosty, co prawda, bardzo duże. Jutro idę na paznokcie właśnie, żeby to zmienić. I zrobię sobie taki kolor, taki biało-srebrny jutro, więc już nie będzie różowego, więc jakby Barbie look. Koniec, 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 Barbie look. No, ale pokażę wam moją drugą rękę, która jest niesamowita. Patrzcie, mam 2 paznokcie. Ten paznokieć mi się zerwał. Tego nie miałam, bo jak wyszłam na operację, to musisz mieć jeden paznokieć wolny, żeby wiedzieli, że czy tam wszystko jest ok. A tutaj sobie złamałam na kręgle, jak ktoś obserwuje. Patrzcie to. Patrzcie tego dzyndza. Mega bolało. Było to na krwi. Macierz i paznokieć zerwane. Więc, znaczy do połowy, więc no bolało strasznie, ale jutro nareszcie idę naprawić sobie te paznokcie. Masz chłopaka? Nie mam chłopaka. Czy będę chcieć mieć chłopaka? W sensie sprawa wygląda tak, ja już o tym mówiłam wielokrotnie. Jestem z Sandrą i tam kochamy się, miłość i tak dalej. W sensie kochamy się pod takim względem, że po prostu się. No kochamy, że tam wiadomo, oddałybyśmy za siebie życie i tak dalej, ale jakbym na przykład się z Sandą rozstała kiedyś, no to raczej bym szukała chłopaka po prostu, bo co jest śmieszne w naszym związku, Sandra jest heteroseksualna i ja też jestem obecnie heteroseksualna, więc raczej obie byśmy celowały w chłopaków, jakbyśmy się rozstały, ale jesteśmy ze sobą, bo jesteśmy ze sobą już tyle lat, to jest takie uczucie, to jest wszystko i tak dalej, więc są pewne rzeczy, z których można zrezygnować po to, żeby być razem na przykład. No bo nam się generalnie dobrze razem żyje i wszystko, więc no nie wiem jak przyszłość się potoczy, bo sprawa wygląda też tak, że Sandra nie chce być chce być świadomym wyborem, może tak, więc po SRS mam nawet nie, że muszę, znaczy nawet nie, że mam, tylko muszę przespać się raz z jakimś chłopakiem, żeby określić się, czy mi się to podoba i czy jestem w stanie bez tego żyć, żebym potem nie miała takich rozkmin w trakcie, na przykład za 5 lat, ej, może by było fajnie się kimnąć z chłopakiem na przykład. No więc tak to wygląda. Więc i tak prawdopodobnie po SRS to nie będzie tak, że miną 3 miesiące, będę aktywna i od razu będę szła, nie wiem, do łóżka ze swoim chłopakiem. No raczej tak nie będzie. Bo ja powiedziałam, że dla mnie musi być coś więcej w tym niż tylko ej, idę do baru, znaczy idę do klubu, wyrywam losowego chłopaka, idę z nim do Wirkainara. Nie, to musi być coś więcej.
Nie rozumiem, o co chodzi z tym pytaniem. Nie preferuję nic, tak szczerze. Oppenheimera? No, musiałam. Chciałam iść na to do kina, ale zobaczyłam, że nie ma lektora i ktoś pomyśli, co chodzisz do kina na filmy z lektorem? A tu nie chodzi o to, ja nie mam problemu z napisami, ale jak sobie pomyślę, że to jest film naukowy, który trwa 3 godziny i będą tam jakieś terminy, może których nie ogarnę, bo nie będę wiedziała po prostu, to nie chce mi się czytać. Poza tym tam pewno jest duża ekspozycja na dialogi i nie chce mi się tego wszystkiego czytać. I nie wiem, mrugnę raz, pominę jedną linijkę i już nie będę wiedziała, o co chodzi, więc wolałabym lektora, tak szczerze, a nie ma chyba lektora. Więc nie pójdę chyba na Oppenheimera. Chyba poczekam po prostu, aż zostanie wypuszczony w jakiejś dystrybucji i sobie obejrzę go w domu po prostu na kilka razy. Ładne masz włosy, dziękuję. W ogóle wiecie, ile kosztowały te włosy? 4750 zł. Tak, moje naturalne włosy są gdzieś do... No, dotąd myślę nawet. A reszta to jest doczep. W ogóle doczep się zaczyna odtąd. Więc nawet jak masz włosy dotąd, to doczep i tak ci będą tu podciągać, no bo on musi po prostu być dobrze domocowany. Jakbyś miał tu doczep, no to by ci bardzo łatwo mógł spaść. Więc tyle kosztują włosy. No i to jest mój pierwszy raz, jak mam blond w swoim życiu w ogóle, więc też musiałam się nauczyć o niego dbać i tak dalej. Tak, dlatego wam powiedziałam na samym początku live'a o mojej super historii z ubrudzeniem włosów keczupem. To na pewno bardzo dobrze na nie wpłynęło. No ale generalnie mam specjalnie teraz szampony, tam jakieś odżywki i tak dalej. No, przy blondzie jest o wiele więcej pracy niż przy ciemnych włosach. Jak miałam wcześniej, w sensie miałam brązowe, ale ogólnie to jest ciemne odcienie bardziej. Idziesz na film Five Nights at Freddy's, jak wyjdzie? Ja nawet nie grałam nigdy w żadną grę, to jest... Mnie nudziła ta gra, w której siedzisz na stołku i patrzysz w lewo czy w prawo, czy nie nacieracie jakiś miś tam mechaniczny. Nie, no to mnie nigdy jakoś nie kręciło. Nie rozumiem, o co ci chodzi z pytaniem, czy używasz kilku tekstur paków, czy jednego. Użyłam swojego. Czy jakiś facet cię podrywał? Stary! Po pierwsze, zacznijmy... Żeby ta historia miała sens. Na samym początku mojej tranzycji jakby nie miałam dużo ofert IRL, no bo jakby wyglądałam no jak momo wtedy zresztą. Pato! What the shit? Co to jest? Patrz jaki ulany pulpecik tutaj siedział na przykład. Albo o... Jeszcze jak się ubierałam wtedy, to było straszne. Albo to. No mamo, w ogóle tak mnie irytuje to zdjęcie, w sensie nie, że irytuje, tylko, że ktoś na przykład mówi, no Liv zmieniła płeć i wstaje to zdjęcie, to, rozumiesz? To. To. Przed żadną operacją, no to jest straszne. No to wtedy się nie dziwię, że na przykład słabo było z podrywaniem, ale teraz zdarza się to ultra często mam tonę ich sytuacji, jeżeli chodzi o płeć przeciwną, tak? Czyli ktoś powie o kobiety, nie o chłopaków. Często się zdarza, że ktoś tam do mnie zagada albo coś, a jeszcze częściej, praktycznie zawsze, bo ja mam dosyć prowokacyjny styl ubierania się, może nie aż tak bardzo, ale ja na przykład jak jest lato, to chodzę w topach, w których widać na przykład o, tak tutaj i, no i ogólnie chodzę w jakichś shortach i tak dalej, więc za każdym razem jak widzę, że idę po mieście, to na chłopaków się patrzy, no wiadomo na co, no. Nie mówię, że jestem taka super, tylko na bimbały, wiadomo. Klasyk, klasyk. No, ale zdarzyły się sytuacje, że coś tam. W dodatku była taka sytuacja, że... czy ja mogę wam o tym powiedzieć? Dobra, mogę wam o tym powiedzieć. Słuchajcie tego. W ogóle, aha, bo jeszcze nie powiedziałam w tej historii, że na Tinderze miałam 22 tysiące par i dostałam bana. I się zirytowałam, bo gdybym wiedziała, że dostanę bana na Tinderze, to bym wykorzystała to moje konto po to, żeby sobie podpromować pewną platformę niebieską, bo wtedy bym po prostu wszystkim spam link wysłała. A tak to mnie ludzie pozgłaszali, widzowie, że to nie jestem ja i dostałam bana. No, ale słuchajcie tego.
Jako mówiłam, że Sandra chce, żebym się spotkała z jakimś chłopakiem, żebym tam sobie zbudowała z nim jakąś relację, żeby potem po tym SRS mogła się z nim kimnać. No. To była taka historia w ogóle, że ja dostałam bana na Tinderze na swój numer telefonu i Sandra powiedziała, musi zrobić jakiś krok w tym kierunku. I założyła mi Tindera na swój numer telefonu. I... No i co? I miałam iść się spotkać z jakimś chłopakiem. No właśnie słyszałam o tym momencie, ale iść na cały film, żeby zobaczyć jeden moment. No nie, już się zastanawiam. No i wracając, Sandra mi kazała iść się spotkać z jakimś chłopakiem, więc tam posłajpowałam kilka osób w stronę match. Już nawet nie pamiętam, w którą stronę to jest. Chyba w prawo, ale nie pamiętam. No i w każdym razie posłajpowałam sobie trochę tych gości, popisałam z niektórymi. Z jednym mi się dosyć dobrze pisało. Byłam wtedy na operacji łamania żeber, więc leżałam cały dzień w domu w gorsecie. No i popisałam z nim, powiedziałam, że jak się wykoruję z tych żeber, to mogę tam z nim pójść gdzieś spotkać. No i się z nim spotkałam tam z 5 razy, czy 6 łącznie. No i co? No i spoko mnie generalnie traktował. Dużo czasu mi poświęcił, więc stwierdziłam, że słuchaj, no jakby po serysy, jak będę i tak dalej. I nie wiem, będziesz chciał coś takiego, to spoko. Więc jakby ja już mam kandydata teoretycznie. Ale na przykład nie gadałam z nim już od 3 miesięcy ponad. Jakoś kontakt się zerwał z tego powodu, że ja cały czas jestem na operacjach. Więc nie wiem, jak to wyjdzie finalnie. Jakby też nie zależy mi jakoś ultra bardzo, żeby od razu po syrysy iść, seks, seks, seks. Jakby hormony trochę wycinają chęć, przynajmniej ta terapia hormonalna do takich rzeczy. I no, w ciągu dnia myślę o tym 0 razy. Tak naprawdę to bym chodziła pewno w utłuszczonych włosach, w jakichś za dużych ciuchach, gdybym nie musiała codziennie nagrywać shortów, nagrywać filmów na YouTube i robić sobie fotek na OF, to pewno no by było strasznie, bo na samym początku korekty płci, to pamiętam jak pierwsze tabletki brałam, kupowałam sobie różnego rodzaju rzeczy, byłam tak zahajpowana, mówiłam, że ja to zawsze będę chodzić perfekcyjnie, cały czas makijaż, wszystko ten, nie rozumiem jak inne dziewczyny mogą tak nie chodzić i tak dalej, skoro mają takie super możliwości, albo tak ładnie wyglądają. Minął rok, minęły 2 lata i już wiem, że nie zawsze chce się wyglądać perfekcyjnie i tak dalej. Tylko czasami po prostu chcesz sobie pochodzić w za dużej bluzie, po chacie, bez make-upu, z spiętymi włosami byle jak i... No i... To trzeba po prostu dojrzeć do tego. Chociaż i tak na przykład moja mama mówi, że raz, za bardzo prowokująco się ubieram. Dwa, że i tak gadam to samo, co wam teraz, a i tak finalnie chodzę cały dzień pomalowana i to jest pierwsza rzecz na przykład, którą robię, jak wstaję, no. Więc... Po prostu dbam o siebie, ale mam takie dni, że też chodzę na chacie po prostu totalnie rozwalona. Nie wiem, co to Fury. Fury. Nie wiem, co to jest. SRS, no jak dostanę papierek od sądu, to ja mogę się kroić tego samego dnia. Tylko, że pewno no nie pozwolą mi się kroić tego samego dnia, bo jest kolejka. Bo wyobraźcie sobie, że może nie wiecie, może myślicie, że ja jestem jakimś okazem muzealnym albo coś takiego, że patrz, ty widzisz, jaka ona jest spierdolnięta, zmieniła płeć, lol, chłopowi odjebało. Ale tak szczerze, to... Przeklęłam 2 razy w tym zdaniu, nie? Nie powinnam tak zrobić. Ale ja na przykład w klinice, w której robię operacje sobie często, no to tam SRS jest wykonywane raz albo 2 razy w tygodniu, więc pomyślcie sobie, ile takich osób tak naprawdę chodzi między wami, a wy nawet o tym nie wiecie. A to nie wiem. Marcia, nie wiem, kto to jest. W takim razie, no nie wiem, pierwszy raz słyszę o Fury. Nie wiem, kto to jest. Chcesz mieć dzieciaka? Jeżeli by była taka opcja, to spoko. Ale obecnie się nie zabijam o to jakoś na razie. Może za kilka lat. Jak jesteś orientacji, teoretycznie jestem bi, ale bardziej heteroseksualna. W sensie, jeżeli bym, mówię, zerwała z Sandrą albo Sandra ze mną, to nie mogłabym raczej być już dziewczyną drugi raz w związku, więc wolałabym być z chłopakiem. Dwie dziewczyny w domu, to uwierzcie, że jest młyn straszny.
Czy będzie nowa seria z Wyspą? Będzie, no ci powiem więcej. Specjalnie z Sandrą, specjalnym programem obecnie przeszukujemy 4 miliony seedów na sekundę, żeby znaleźć ten idealny seed. Od 3 dni komputer jest włączony cały czas wieczorem i mieli po 12 godzin seedy, żeby znaleźć ten jeden idealny, który my chcemy. I na razie przez 36 godzin nie znalazł ani jednego seedu, który pasuje pod to, co my chcemy, a przeszukał już, pomnóż sobie, 4 miliony seedów na sekundę przez 36 godzin. To pomyśl sobie, jakiego seedu my szukamy. Czy mogę być w ciąży? Nie mogę być w ciąży, tak samo jak nie mam okresu, bo to się wywodzi z tego, czy masz macicę, jajowody i tak dalej. No ja tego nie będę mieć nigdy. Znaczy, w sensie nie wiem, czy nigdy. Może za 10 lat będzie taka technologia, że ktoś powie, czy tam ze 20, ej, to w sumie to już możemy wszczepić, jak chcecie. Wiesz, 20 lat temu nikt nie pomyślał, że SRS będzie wykonywane jak normalny zabieg. A obecnie jest, więc i nie jest jakiś ultra straszny, więc kto wie, co będzie za 20 lat. Jakie jest moje ulubione zwierzę? Ja kocham psy. Bardzo kocham psy. Zmień płeć na wyświetleń. No, szczególnie, że straciłam wszystkie kontrakty reklamowe. 93% wyświetleń na głównym kanale. Zarobki spadły mi z głównego kanału na około z reklam. Zarabiałam wtedy 40 tysięcy złotych miesięcznie na 3 tysiące złotych miesięcznie. Jedynie co dostało boosta, to tak naprawdę OnlyFans, bo tylko to mogę robić, tak szczerze obecnie. Więc, czy więcej zarabiam? No wtedy zarabiałam około, no tak 40 plus 2 deale, to miałeś 60, około tysi, może 70 tysi na miesiąc. A no jeszcze jest keydrop, więc około 100 tysi może na miesiąc. Nie wiem, no 100 ileś, to zależy od tego, ile miałam deali i jaki był miesiąc reklamowy. A teraz zarabiam 10 może? 20 w dobrym piku. A Twitch? Ale co ja bym robiła na Twitchu? Siedziała i gadała cały czas. Jakby nie gram w gry w ogóle, jak nie patrzycie. W sensie może nie, że w ogóle, ale bardzo mało gram w gry. Więc jak już gram, to nagrywam na przykład. Bardzo podziękuję za tą przemianę. Fajnie. Dziękuję. Dzięki, Zosia. A no dzisiaj na Instagramie wstawiłam wszystkie operacje, jakie miałam robione, jakby ktoś chciał zobaczyć. Ja nie mówię, że 10k to jest mało. Znaczy w sumie mówię, że 10k to jest mało, ale to posłuchaj mnie do końca. Bo zaraz powiesz, 10k to jest mało, w dupie się poprzewracało. 10k to jest mało, jak masz tyle opłat co ja, bo ja mam średnio 14 tysięcy opłat miesięcznie. Więc jak zarobię 10 tysięcy, to tak naprawdę jestem 4 tysiące w plecy. No, rozumiesz. Jak zarobię 20 tysięcy w miesiąc, to 6 tysięcy mi zostaje, można powiedzieć. Mam około tak 14, 15, czasami 12 różnie, ale od 12 do 15 tysięcy opłat miesięcznych, łącznie za wszystko. Za pracowników, za dom, za ZUSy i za wszystko inne. Więc 10 tysięcy dla mnie to jest mało obecnie. Kiedy odcinek z łączanka? Obecnie nie mam nagranego żadnego. Zrobiłam sobie kilka dni przerwy, bo raz czuję, że się wypaliłam. A dwa, widzę, że wyświetlenia spadły, bo za często były te odcinki dodawane, więc teraz chcę was chwilę przygłodzić, tak z 5 dni, z 6 dni, szczególnie, że teraz nowy odcinek fajny powstaje, nie seria, ale taki jeden specjalny odcinek i potem wrócę znowu do nagrywania, więc chwila przerwy od łączanka po prostu. Który dzik najlepszy? Właśnie ten, co piję. Oryginalny moim zdaniem jest najlepszy, bo te wszystkie inne są takie średnie, poza tym fioletowym. Ten fioletowy jest jeszcze spoko. Kontaktowałeś się z Rezim w sprawie za patent na komentarze. Widzę, że oglądałeś shorta. To może przybliżę sytuację, która była. Generalnie kiedyś była taka sytuacja w 2014 roku, że wymyśliłam sobie takie coś, co się nazywało aktywny widz. No i polegało to na tym, że kto miał najwięcej komentarzy, ten dostawał kosę. Kiedyś było w panelu YouTube taka statystyka aktywny widz się nazywała. I jak ktoś pisał dużo komentarzy, to był na górze tej tabelki. No i ludzie tak mnie zaspamowali komentarzami, że do dzisiaj chyba nie pobijam tego rekordu. Tam miałam miliony komentarzy w przeciągu miesiąca, ale to tak na przykład 100 milionów komentarzy, rozumiecie? To była taka skala. I tam dużo youtuberów w ogóle to podkradło, ale Rezi jako jedyny przyszedł do mnie i się zapytał, czy on może to w sumie wziąć. I mu pozwoliłam i powiedział coś w stylu takiej rzeczy, że no dzięki, to kiedyś się tam zrewanżuję i nagramy jakiś filmik. I do dzisiaj nie nagraliśmy żadnego filmiku, ale i tak jakby nie biorę tego do siebie, no bo Rezi
Przynajmniej jako jedyny zapytał wtedy. Chociaż to nie był jakiś mój super... Wiadomo, nie miałam do tego własności, ale patent był mój. Więc tam bardziej tak dla żartów rzuciłam, że ten... Ale myślę, że jakbym chciała tak bardzo wejść w taki content IRL, to nie miałabym problemu na przykład, żeby pójść do Meduzy na streama, czy tam do Frania może zagadać, bo też mam tam jakiś, odpisywał mnie na Instagramie z Meduzą, mam jakiś tam lepszy kontakt nawet. Nie wiem, może na jakieś aferki bym sobie na rewizytę zrobiła, bo kiedyś się pytałam Boxda, czy mogę wpaść na rewizytę, bo dużo się zmieniło. On napisał OK, więc może kiedyś. Więc jakbym chciała się wkręcić w te vlogi IRL, to na pewno bym się w większej ilości miejsc pojawiała i na pewno by to bardziej oddało, jeżeli chodzi o na przykład zarabianie pieniążków w różnych miejscach. No, ale czekam jeszcze do tego SRS, bo wiem, że to mi odblokuje takie już dobre czucie się we własnym ciele. Tak na 100%. No. Także tak to wygląda. W ogóle tyle ciekawych tematów poruszałam na tym streamie, że musiałabym wziąć sobie jakiegoś copywritera, który by robił shorty. I by było... Nie wiem, co by było w sumie. Kiedy seria 100 dni? A jak już planujesz? No to ja wam może coś pokażę. Czekajcie, może wam coś pokażę rzeczywiście? Coming outy nie są skasowane, są po prostu niepubliczne, a to z tego względu, że tak naprawdę jedyne osoby, które przychodziły z tych filmów, czyli z coming out i coming out rok po coming outie, to były osoby, które tylko pisały takie coś. Słuchaj tego. Pierwszy film z coming outu. Przychodzi chłop i pisze, ogląda to 2 lata później, dajmy na to dzisiaj, i on pisze: ja Pierre, zabij się, jak ty wyglądasz, xddddd. I on nie wejdzie na kanał i nie zobaczy, jak już ta przemiana poszła do przodu od tamtego czasu, tylko po prostu zostawi łapkę w dół i wyjdzie, już nigdy nie wróci. Co za tym idzie? Może się sparzyć, już nie dać nigdy drugiej szansy, bo zobaczy mnie. Tylko czy pytanie, czy ja chcę walczyć o takiego widza? Nie chcę teoretycznie, ale to jest biznes, wyświetlenia to jest biznes, więc... no, sam hejt generował ten film tak naprawdę, bo ludzie kancelowali mnie po tamtym filmie już, więc z czasem. Więc jest na niepublicznym po prostu. Plus, ja też w społeczności LGBTQ+, jestem tylko tak naprawdę z nazwy, bo jestem transosobą po prostu, ale ja na przykład się mam za normalną dziewczynę i gdybym na przykład nie była wplątywana w LGBTQ+, no to bym po prostu nawet się nie interesowała tym tematem, a że po prostu jestem literką T w tym wszystkim, to się tam interesuję, ale też uważam, że dużo osób, nie mówię, że wszystkie, bo spotkałam bardzo dużo spoko osób trans, ale bardzo dużo też spotkałam osób roszczeniowych, typu skorygowałam płeć, albo skorygowałem płeć, to teraz muszę być specjalnie traktowany, muszę być specjalna traktowana, nie możesz mi nic złego powiedzieć, bo to jest homofobia, albo na przykład ja w niektórych shortach czy TikTokach mówię, że na przykład zmieniłam płeć, bo lepiej to brzmi i młodsze osoby na przykład skorygować mogą nie zrozumieć, a zmienić mogą bardziej, to jest takie dosadne. Wiem, że i rozumiem, jaka jest różnica między zmiana a korekcja, bo zmiana to jest, że nigdy nie byłaś dziewczyną i nagle zmieniłaś i jesteś dziewczyną, a korekcja to, że zawsze byłaś dziewczyną na przykład i tylko teraz to korygujesz na przykład. No, ja rozumiem to, ale ludzie normalni mają to w dupie. Korekcja, a zmiana. Dla nich to i to, to jest to samo. I jeżeli jakaś jest roszczeniowa osoba i kłóci się o takie rzeczy, to bardziej szkodzi środowisku LGBT niż pomaga moim zdaniem, bo tak to ktoś z nim porozmawia i powie, nie no, pierdolnięta. I tak naprawdę koniec tematu i o wszystkich ma takie zdanie. Więc rozumiem różnicę na przykład między tymi słowami, ale używam ich zamiennie, bo nie mam kija w dupie na przykład. Ale też rozumiem osoby z tego grona, które mogą, może to przeszkadzać. Rozumiem. Ale ja po prostu mam dosyć, można powiedzieć, oryginalne podejście do życia. I tyle w temacie chyba. No nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. Też się naczytałam sporo hejtu, wszystkiego i tak dalej. Też mnie irytuje, jak ktoś pisze, co tam chłopie, ale co mam się obrażać i każdego banować i pisać
Jezus, ogarnij się, ta kamera cię może ogarnąć. I mam pisać, ogarnij się, albo się kłóci z takimi osobami. No nie, no bo one tylko na to liczą, więc mam to totalnie gdzieś. I na przykład, jak ostatnio do mnie napisał... chłop... Co tam, chłopie? No to odpisałam mu... Dzięki, że się martwisz, stary, jest okej. Okay. No, na przykład. Więc... Tak to wygląda. Ale chciałam wam pokazać ten film z Minecrafta. Wiesz, możesz się ze mną nie zgadzać, albo się zgadzać, albo mówić, że nie wiem, mówię jakieś specjalne rzeczy, żeby się przypodobać ludziom. Ale ja serio, mam takie podejście do życia. Są rzeczy, które mnie też irytują, wiadomo. Ale raz, nie wygra z tym. Dwa, kłócenie się tylko nasila. Hejt. I nic. Działa to. To tak samo, jak jesteś na streamie na Twitchu. Pewno dużo osób z was siedzi na Twitchu. Jest streamer i powie, ej, ale nie piszcie tego na czacie. No to wiadomo, że każdy to będzie pisał. I tak samo działa to w tym przypadku. Jeżeli ktoś widzi, że reagujesz, to będzie ci specjalnie robił na złość, bo dla niego jesteś tylko głupią pipą sprzed komputera, z którą ma tylko kontakt w momencie, w którym cię ogląda. Więc nie możesz pozwolić, żeby to wpływało na twoje życie. Lol. Sam wpuszczasz te osoby do swojego życia, jeżeli się tym przejmujesz. A jeżeli masz po prostu wywalone jak ja, no to tyle w temacie. Patrzcie. Widzicie to? Tomek robi film. Nie będę wam spoilerować, co to jest, ale możecie sobie zobaczyć. I ten film będzie na kanale niedługo. Jak widzicie, jest tam sporo pocięte, różnego rodzaju rzeczy zrobione. Jest timer nawet jakiś w rogu, ale co on oznacza, to nie wiadomo. No. Także film się szykuje. Nie no, akurat jeżeli ktoś pomyli zaimki i robi to nieświadomie czy coś, albo po prostu mu się zmiskliknie, no to nie jestem zła, ale jeżeli ktoś robi to celowo i myśli, że nie będę na... i mam mieć do tego dystans, no to jeżeli nie jest moim przyjacielem jakiś albo znajomy i sobie ze mnie nie hekaszkuje po prostu jako znajomy albo przyjaciel, no to wiadomo, że go zbanuję, albo wiadomo, że jest... Mam 7 miliardów, czy tam może już 8, nie wiem, miliardów ludzi na Ziemi, więc nie muszę pisać z osobą, która mi wyzywa z pierwszej wiadomości albo myli specjalnie zaimki, żeby mi zrobić na złość. No nie muszę z nią pisać, mogę ją po prostu zablokować. Ale też nie mam bólu dupy, jak ktoś się autentycznie pomyli, bo jeżeli ktoś pisze specjalnie w złej formie, no to wiadomo, że nie będę z taką osobą gadać albo jej odpowiem po prostu, ale nie będę z nią jakiejś dłuższej rozmowy prowadziła, bo obecnie... W prawdziwym życiu, w takim IRL, jak wychodzę gdzieś na miasto, gadam z kimś przez telefon, czy idę się z kimś spotkać i ktoś mnie nie zna, to wszyscy mnie mają za dziewczynę i jeżeli na przykład w internecie ktoś pisze mi siema chłopie, co tam, to ja wiem, że to jest tylko z tego względu, że on mnie kiedyś znał i wie, że kiedyś byłam chłopakiem, bo jakbym na przykład nigdy nie była na YouTubie i bym weszła teraz na YouTuba, tak jak wyglądam teraz i tak dalej, to... Nikt by totalnie nie wiedział do czasu, aż bym się nie przyznała, że jestem chłopakiem, Jezu, co spaliłam teraz, że byłam chłopakiem. W sensie, bo biologicznie zawsze będę chłopakiem. Urodziłam się biologicznie jako chłopak, więc biologicznie zawsze będę chłopakiem. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz, czy tam jakieś budowy ciała w niektórych miejscach i tak dalej, chociaż i tak mam całkiem spoko. Dobra, zaraz ci odpowiem, tylko skończę myśl. Ale już nie pamiętam na czym. Aha, no jakbym zaczęła pewno od nowa, to by nawet nikt nie wiedział. Bo mówiłam, że biologicznie zawsze będę. To wiadomo, że biologicznie zawsze będę chłopakiem. Nie będę mieć tam jakichś rzeczy typu okresu na razie chociażby. I są takie rzeczy, ale ja oddzielam fizyczną i psychiczną jakby płciowość. Bo to, że na przykład ktoś jest trans dziewczyną, ale nie zrobił sobie tylu operacji co ja, to nie znaczy, że jest gorszy, tylko może po prostu go być nie stać, bo te rzeczy są ultra drogie i tyle w temacie, no i po prostu musi się męczyć i to jest dopiero ból, to jest dopiero męka tak naprawdę. A nie to, że mi jakiś Maciek napisze, co tam chłopie. Dobra, odpowiem na pytanie. Masz jakiś deadline, jeżeli chodzi o to studia? Ten deadline miał być na luty tego roku. Jakby już mamy sierpień, tak? Sierpień. Więc to nie zależy ode mnie. Pieniądze kolesie wzięli. Miało być zrobione na luty. I tak się przyciąga. Aż do teraz. Więc jakby debilką byłam, że zapłaciłam z góry.
bo powinnam płacić po prostu stopniowo, a tak naprawdę podobnie te pieniądze zostały przechlane albo coś, albo po prostu zainwestowane w inny projekt i tyle. I teraz po prostu jest takie, no za tydzień będziemy, no w tym tygodniu jednak nie, no za miesiąc i tak dalej, więc ja jestem już mega zła, już się kłóciłam ze 100 razy z tymi kolesiami, ale zawsze jak się kłócę, to on mówi, będziemy jutro i rzeczywiście jutro są. Tylko, że oni zrobią chwilę i potem pojadą i potem przychodzą przez następne 2 tygodnie. Nie wiadomo po co, jak się tą robotę da w 2 dni zrobić. No i potem na przykład skończyli teraz tą podłogę, teraz miały być lustra, wiesz, na ścianę. No to teraz czekamy na lustra i czekamy już 2 tygodnie. Pewno zostaną lustra zamontowane znowu w 2 tygodnie, potem będzie znowu sufit, będzie montowany pewno znowu 2 tygodnie, potem meble będą miesiąc. Ja już zwątpiłam, że to studio kiedyś powstanie, tak szczerze. Więc no nie wiem, co mam zrobić po prostu. Czy mam menadżera? Mam menadżera swojego prywatnego i nie jestem teoretycznie w żadnej agencji. Nie jestem nigdzie podpisana, ale tam czasami z agencji jakieś ile mi spływają, bo po prostu znam osoby. No więc to tyle. Jaką miałaś reakcję, gdy nieśmieszny ci wbił na chatę? Spoko, pogadaliśmy, dostali herbaty, dostali ciasteczka, jak u cioci normalnie i zrobiliśmy ten klip, który mieliśmy zrobić, pogadaliśmy chwilę o soczewkach kontaktowych, z tego co pamiętam, bo tam nieśmieszny się pytał odnośnie soczewek. No i co, pogadaliśmy z 1,5 godziny i poszli po prostu. Tylko zawsze połowę czasu u nas tak naprawdę to zajmuje uspokajanie Leosia i przyzwyczajenie go do nowych osób, więc z tych 1,5 godziny 45 minut to było przyzwyczajenie Leosia, żeby był w miarę spokojny. W jakim wieku chciałeś zmienić płeć? 11 lat miałam, jak pamiętam, ale może wcześniej to było. Czy masz tatuaże? Tylko jeden? Taką linię wzdłuż ręki. Jak ją robiłam, to nie wiedziałam, co to ma znaczenie. Po prostu to była niezła impreza, ale to podobno jest w więzieniu jako przerwa w życiorysie. Ten tatuaż nazywany oryginalnie. Więc teoretycznie ja miałam przerwę w życiorysie, bo 25 lat żyłam w nieswoim ciele i w końcu zaczęłam żyć i zrobiłam sobie ten tatuaż. A pod nim mam jeszcze... Patrz. Pod nim mam jeszcze serduszko i swój znak zodiaku, bo... Jak jakąś osobę poznam i stwierdzę, że jest spoko i mi się spoko z nią spędza czas, to sobie tatuuję tutaj taki mały tatuażyk jako wspomnienie tej osoby. No i tak będę tatuować dookoła całej ręki, aż nie dojdę do początku. No więc na razie mam 2 osoby po prostu. Bo w ogóle słyszycie tą muzykę, co jest w tle, czy nie? Bo ona jest tak tam pyrka cały czas. Ja nie miałam jeszcze CSA GO 2, w sensie CSA 2, bo nie dostałam dostępu do niego, więc nie mogę się wypowiedzieć. Nie słychać? What the fuck? To tylko ja ją słyszę cały czas? Ale zawsze mówicie, że nie słychać, a potem jak oglądam zapis streama na chwilę, żeby zobaczyć, czy było słychać, to było słychać. Przecież słyszę, że pyrka praktycznie tak samo głośno jak ja. To czekaj, podgłoszę trochę, a sobie przyciszę w słuchawkach. Może teraz słychać? Chyba, że znowu jest ten problem, że coś się tam popsuło. O, czekaj. Teraz na przykład słychać? Teraz powinno być to, by przez cały stream nie słychać muzyki, a wy mi o tym nie mówicie. O. Cały czas tak pyrka. Ja myślę, że ja gadam, a tu pyrka muzyka. Wszyscy dobrze rozumiemy. A tutaj dupa. Hokeran wpłacił 3 złote. Siema, czy wróci jeszcze na kanał Pan Gór? Czyli jak za starych czasów vlogi z nim. Od
odcinki z MC, serwer SMP z nimi. Co? Ale nie było vlogów z Pangurem poza jednym filmem, w którym udawaliśmy youtuberów. Odcinki z MC, no to jak był Klot Sympi i XD Company, no to było. Przy czym z tego co ja nawet jak pytałam kiedyś Pangura o to, czy jakbym startowała kolejna z serii XD Company, to on powiedział, że on chyba by nie chciał, by nie miał czasu, bo on CS-a robi. Teraz się bardziej na tym skupia, coś takiego. Konkursy to też nie wiem o co chodzi. Nie czaję do końca pytania. Czy pamiętam Klot Sympi? No tak, jak przed mgłę, bo tam byłem w trakcie tylu operacji, że ledwo sobie pamiętam ten okres. Nagrać coś z Joshim. No jakbym z Joshim się tam gdzieś zgadała w międzyczasie, to bym mogła z nim coś nagrać. Jak pojadę do Warszawy, obskoczę wszystkich youtuberów i nagram wszystko z każdym. Z kogo tam złapię. Ej, dobrze mi się siedzi i dobrze mi się gada. Teoretycznie miało być pół godziny, a już widzę, że jest godzina. Także no, jeszcze chwilę posiedzimy. Co się stanie z tobą na starość? Masz modelowanie ciała i ono się zestarzeje. Nie wiem, tak szczerze myślę, że mało kto wie, bo wcześniej nie było... Oczywiście były osoby trans, ale nie było aż tak popchniętych niektórych osób jak ja w te wszystkie operacje plastyczne. No pewno zrobię się stara, zmarszczona i brzydka. No cały czas do końca życia muszę brać hormony, więc jakoś mój organizm się nie zmieni jakoś mocno pewno i moja, no wiadomo, skóra będzie mniej jędrna, na pewno tak na starość u każdej dziewczyny i tak dalej. Więc tylko, że ja jako trans dziewczyna będę cały czas o siebie dbać mocno i w wieku 50 lat będę wyglądać tak jak dzisiaj. Rozumiesz? Tego trapa. Nie dość, że kiedyś była chłopakiem, to jeszcze ma 50 lat, a wygląda jak 20-latka. To będzie dopiero hit. Nie no, ale tak szczerze, jak, tak abstrahując, ja to mam nadzieję, a to jest chora w ogóle wizja. Ja to mam nadzieję tak. A i kończąc to pytanie, nie przejmuję się tym na razie, tak szczerze. Jak będę mieć 50, to będę się zastanawiać, czy jest spoko, czy nie. Ale właśnie, ja mam taką wizję, nie? Że wyobraźcie sobie, za 40 lat wyciągają ci mózg i drukują ci jakieś ciało w blenderze, które twoje wymarzone i ci wkładają ten mózg do tego ciała, podpinają, wszystko działa. Czajcie, jakby była taka technologia za 40 lat, to tak, ja mam 50 lat, rozkrajam sobie łeb, wyciągam sobie mózg, drukuję sobie ciało tam, nie wiem, ładnej, powiedzmy na to 16-18-letniej dziewczyny. Może 18, żeby mieć już wszystko. A to ja i tak bym miała wszystkie prawa, jako że już mam 50 teoretycznie. Nie wiem. Ale wklejam sobie do tego ciała swój mózg i dalej mam znowu 16 lat. Mam nadzieję, że tak kiedyś będzie. Dlatego trzeba uzbierać na to pieniądze. Dlatego trzeba więcej rzeczy stawiać na OF-y, żeby na pewno starczyło. Proszę i to afery, jakbym zobaczyła, jak to z Wardęgą. Może pójdę, ale planowałam, jeżeli bym miała iść do aferek, to ja przynajmniej planowałam tak bliżej SRS. Tak na przykład za tydzień, jakbym miała SRS, to wtedy bym mogła iść na aferki, żeby pogadać o tym, jak to jest, jak ten, czy się stresuje i tak dalej. O różnych takich pierdołach. Koteka wpłacił. Który to jest dzisiaj koteka? Pytanko. Zmieniły ci się zainteresowania od rozpoczęcia tranzycji, czy wszystko jest po staremu? Totalnie zmieniło się zainteresowanie. W ogóle psychicznie to się, ja nie wiedziałam, że aż tyle rzeczy się zmienia, tak szczerze. Stary, nawet powiem ci więcej. Zmieniły mi się nawet smaki. To nawet nie tyle, że zainteresowania same mi się zmieniły. Mi się nawet smaki zmieniły, rozumiesz? Kiedyś na przykład nienawidziłam słodkiego, teraz uwielbiam słodkie i czasami po prostu sobie siedzę i myślę, ale bym sobie zjadła na przykład batona jakiegoś, na przykład Bounty akurat, albo na przykład Snickersa, albo no dużo jest takich rzeczy, które nienawidziłam pomidora całe życie. Nagle polubiłam pomidora, jak zaczęłam brać zastrzyki hormonalne. Dużo jest takich rzeczy. No zainteresowanie to się totalnie zmieniło. Ja potrafię się rozkleić na filmie jakimś, popłakać i to praktycznie co drugi film się zdarza, tak nawet jak się nic nie dzieje specjalnego.
zainteresowania mi się zmieniły. Na przykład znacznie mniej lubię grać w gry. Praktycznie w ogóle nie lubię grać w gry, a kiedyś uwielbiałam grać w gry. I jest o wiele więcej rzeczy, których ja ci może sama nie powiem, ale jakbyś zapytał na przykład takiej Sandry, no to ona myślę, że była w stanie więcej ci powiedzieć, bo żyje ze mną i widzi te wszystkie rzeczy. Więc tak, no zmienia się strasznie w ogóle. To jak hormony nas definiują, to jest straszne. Ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, siedzisz przed kompem, teraz jesteś chłopczykiem, sobie siedzisz przed kompem i mówisz Jezu, ciekawe jak to jest mieć na przykład, nie wiem, piersi albo coś tam i w ogóle jak ja bym miał, to w ogóle bym pewno 24/7 je dotykał i takie pierdolowate. Albo na przykład myślisz o tym seksie cały czas, no na przykład ja takich rzeczy nie mam totalnie już przez to i to przez hormony wszystko pewno. Bo strasznie, ale o, to jest najlepsze. Siła. Ostatnio mi się przypomniało, bo ktoś mnie zapytał, czy siła się zmienia, czy na przykład została ci siła stara jako chłopak. No nie została mi. Na przykład ostatnio przegrałam z moim bratem 11-letnim na rękę. Wyobraźcie sobie, jak się z nim siłowałam. Przegrałam z Sandrą na rękę, więc siła totalnie nie zostaje. Jakby, nawet jakbym miała ultra mięśnie, to one jakby mój organizm nie jest w stanie ich wykorzystać totalnie. Dlatego na przykład ultra się... Ja na przykład ultra rozumiem dziewczyny, jak na przykład jest wieczór, dajmy na to 24, wraca skądś, jest nieoświetlana droga, a z tobą idzie jakiś chłopak i przyspiesza kroku, to jest autentycznie stresująca sytuacja i po prostu nie zdasz sobie z tego sprawy, jak nie zdajesz sobie sprawy, jaka jest różnica w sile między tymi płciami. Że tak naprawdę koleś może ci wszystko zrobić, a ty no nic nie jesteś w stanie zrobić poza ucieczką tak naprawdę. Albo kopem w jaja taktycznym. Marcia wpłacił 3 złote. Natia, pamiętasz kloc SMP? Wysłałem donate z pytaniem, czy kiedyś zagramy. Powiedziałeś, że jak zrobimy serwer, no to zrobiłem. To kiedy gramy, haha. Ale nie ty, jak zrobisz serwer. Ja nie pamiętam tego, no ja nie gram w ogóle poza tym, więc... No nie zagram, sorka. Planuję iść na siłownię, planuję zacząć chodzić, ale... Dopiero po SRS, bo obecnie i tak nawet nie mogę, bo po łamaniu żeber musisz odczekać 10 miesięcy. Po ostatniej operacji, którą miałam, też musisz odczekać jakoś 8 miesięcy, więc... Jak będę po SRS, minie jakiś rok, to dopiero wtedy, żeby już na spokojnie było na pewno wszystko git. Przy czym chodzenie na siłownię moje to nie będzie wyglądać tak, że ja będę chodzić na płaską, wyciskać tam jakieś ciężary, tylko raczej robić nogi, dupę i cardio, tak naprawdę. Bo nie chciałabym rozwijać tutaj tego wszystkiego u góry. Co sądzisz, że ja nie znam jej prywatnie, więc nic nie sądzę. A gdzie jest Sandra i czy by mogła przyjść? Ale Sandra nie jest pieskiem, żeby przychodzić na zawołanie. Jest w pokoju swoim, obok mnie. Myślałaś już o SRS? Już mówiłam o tym. Jak wszystko dobrze pójdzie, to może za 2 miesiące będzie już po temacie. Jakie masz paznokcie? Różowe, ale jutro będą inne. Co sądzisz o sytuacji z Dreamem? A stało się coś nowego? Takiego? Nie myślałam nad przeniesieniem się na streamy na Twitchu, bo problem jest taki, że ja se streamuję raczej jak mi się po prostu chce, albo mam vibe, a nie jestem full-time streamerką, żeby siedzieć cały czas streamować i gadać. Chyba, żebym robiła basenowe streamy i wtedy to jak najbardziej Twitch, basen, stream i jazda. Tylko bym chciała sobie basen kupić do pokoju. Czemu facet, a nie strap, skoro masz dziewczynę? No myślę, że inaczej jest wkładać sobie coś samej, a inaczej jest jak po prostu masz fizyczny kontakt z inną osobą. To jest, nie wiem, jakbyś prawdopodobnie po czasie to jest tak, jakbyś sam starał się gilgotać. Gilgoczysz się i no fajnie, też się możesz pogilgotać, ale jak cię ktoś pogilgocze, no to będziesz się śmiał. No to nie wiem, to takie głupie porównanie, ale rozumiem, że co mi chodzi. No ten kontakt cały, wszystko i to w ogóle ta gierka i
i to pożądanie jest spoko, to cała otoczka, bo ty już jesteś w jakby w finale tej historii, w tym najmniej ważnym elemencie moim zdaniem, czyli w wkładanie, wyciąganie. A wszystko dookoła jest ważne, ta otoczka cała, ten cały spędzony dzień, ten, te podchody, to prowokowanie, te różnego rodzaju rzeczy, to wszystko jest fajne, a to jest tylko zwieńczenie tego wszystkiego, więc no myślę, że nie czułabym takiego samego vibe'u. Poza tym po SRS i tak musisz dylatację robić, czyli wkładanie, wyciąganie różnych rzeczy, żeby ci się tam ta rana nie zabliźniła, czyli po prostu, żeby się nie zamknęła, praktycznie 2-3 razy dziennie na samym początku, więc podejrzewam, że znudzi mnie to po 3 miesiącach, a nie będzie jakieś super przyjemne, tylko będzie raczej koniecznością, żeby to zrobić. Na przykład mam koleżanki po SRS, no to one na przykład czasami dilatację robią raz na 5 dni, bo po prostu to już jest nudne z czasem, że musisz godzinę siedzieć i na przykład coś tam pyk, 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 pyk. No to jest męczące po prostu z czasem pewno. Pozdrowie Sandra, od was pozdrowie, jest jakie tematy tutaj wjeżdżają. Ja czasami powinna mieć jakiś większy wstyd i nie mówić o takich rzeczach. No ale jak to jest ciekawe, to czemu mam jakby nie mówić? Wow, zebraliśmy dzisiaj 47,85. Właśnie chyba z 56 zł wydałem dzisiaj na zakupy na obiad. Także obiad się dzisiaj zwrócił. Nice. Swoją drogą na przykład Sandra w domu jest o tyle dobra, że jakby Sandry nie było, to już bym dawno wpadła w anoreksję, bo ja potrafię na przykład nic nie jeść, a Sandra je. A jak Sandra je, to już ja też jem razem z nią. Jakby jej tutaj nie było, to ja bym już kurde dawno ważyła 40 kilo i bym była szkieletem. Czy będzie jutro stream? Nie, na pewno nie, bo jutro nie mam jej w domu wieczorem. A kiedy stream na reakcję filmików widzów? W sensie jakich filmików? W sensie nie wiem, o jakich filmach mówisz, ale jeżeli o takich, jakich myślę, to raczej nie będzie takich reakcji. W ogóle jak mnie coś widzowie wysyłają zazwyczaj zdjęcia, filmiki albo coś, to raczej tego nigdy nie otwieram, tak szczerze. Tak widzę, że chyba pytania na czacie się skończyły ciekawsze. Pozdrawiam, Stanisław. Mój głos, mogę go zmienić. Ale co? Czy możesz zmienić swój głos? No możesz. Na przykład ja byłam na operacji feminizacji głosu. Teoretycznie ta operacja to jest... Feminizacja głosu to może jest trochę mylące określenie, bo operacja polega na związaniu ze sobą, a raczej zszyciu ze sobą strun głosowych, przez co na przykład nie mówisz w 120 Hz czy tam w 100, jak na przykład chłopak, tylko mówisz na przykład w 240, tak jak ja teraz, przez co mówisz wyżej, bo dziewczyny mówią wyżej. No i jeżeli na przykład chciałabym, żeby ten głos jeszcze był lepszy, jeszcze, to bym musiała chodzić na treningi głosu do jakiegoś, nie wiem, voice coacha. Powinnam sobie ogarnąć jakąś na przykład panią, która by mnie uczyła mówić i wtedy na przykład ten głos by był znacznie lepszy. I ja chodziłam na takie lekcje przez jakiś czas, ale potem stwierdziłam, że kurde, tak naprawdę komu ja chcę zaimponować? Jakiemuś Maćkowi tam 12 lat? No nie. 5 zł. Z tego co czytałem, to jest od groma metod łącznie z zachowaniem jądra czy prącia lub samonawilżania tam na dole. Ale odnośnie czego, koteka, piszesz? Bo ja nawet nie wiem, tak szczerze. Za dużo tematów jest poruszonych. Czy ty piszesz o zachowaniu ogólnie po HRC, po hormonach, czy piszesz o SRS? Nie wiem, musisz powiedzieć. Czy pokażę jeszcze raz pieska? Nie, bo nie chcę mi się po niego iść. Marcio, widzę, że oglądasz wszystkie shorty, bo widzę, że rzucasz tam nawiązaniami do tych shortów.
Ale spokojnie. Daj się Natalii rozkręcić. Jakby Natalii hamuje jedną rzecz. Masa operacji, która była. Ale już się operacje skończyły praktycznie. Zostało tylko SRS, więc... Spokojnie. Będzie content jeszcze. Dylatacja po SRS jest przez cały czas, tylko po prostu z czasem możesz robić ją rzadziej. Dlatego na przykład po SRS warto mieć chłopaka, bo wtedy i chłopak jest zadowolony i ty jesteś... pomaga ci medycznie, że tak powiem. Rozumiesz, o co chodzi? Ty mówisz na przykład, nie, dzisiaj boli mnie głowa, a on mówi, nie, 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 pan doktor wkazał. Nie możesz tak o siebie nie dbać. I wtedy ty mówisz, no dobra, no, trzeba, to trzeba. Jaki troskliwy chłopak. Nie chcę mi się iść po te pieski, serio. One, nie wiem, pewno śpią w sypialni, bo jest mega gorąco. A ja, wiesz, w sypialni mam klimatyzację, więc one sobie tam często leżą po prostu i się... klimatyzują. Dla ciebie lepszy nowy Minecraft czy stary? No ja lubię starego, mam taką nostalgię, ale czym więcej rzeczy w grze, tym lepiej teoretycznie, nie? W sensie moją ulubioną wersją jest 1.16 przed dodaniem tej głębokości drugiej. Widzieliście to? Kaczka. Tak naprawdę jestem może z 2 tygodnie po powiększaniu ust. Może z 3. Jestem taką kaczką z boku. Szczególnie, że jak widzicie, ja wysunięte zęby do przodu, tę górną szczękę, dlatego noszę aparat, żeby to wszystko naprawić. I może w tym roku już się uda to wszystko doprowadzić do końca. Koteka wpłacił 3 złote, o SRS pisałem. Jak siedzę na Reddicie, to takie różne nowinki znajduję na blogach anglojęzycznych o nowinkach w medycynie. No ja robię SRS takie... Jakby ci to opisać? Zaraz ci powiem. Edhanowski wpłacił 3 złote. Elo, preferujesz młodszych czy starszych? Taki H2P podkreślenie yes. W skali od 1 do 10 ile byś mu dała? A tak na marginesie, wy się wtedy o tego chłopaka z Tindera pokłóciłyście czy o co, że mieliście małe rozstanie? Nie, totalnie nie. Mieliśmy rozstanie po prostu, bo... Bo czasami się nie dogadujemy w pewnych sprawach. O, totalnie nie o to chodzi, no bo Sandra specjalnie by mnie nie wysyłała, żeby potem się ze mną o to kłócić. Więc totalnie nie o to chodzi. Tylko o... No, prywatne rzeczy, nie chcę o tym mówić akurat, ale totalnie o coś innego. Dobra, widzę, że tutaj jest koleś, który jest widzem H2P Gucio. Ja też jestem widzką, cały czas oglądam. W ogóle jest często tak, że mam bieżnię w salonie i jak biegam sobie na bieżni, to mam też telewizor i sobie na tym telewizorze puszczam, jak Gucio w coś gra i po prostu biegam sobie godzinę i oglądam, jak Gucio gra. I w ogóle jak Gucio ma streama, to praktycznie zawsze oglądam od 2017 roku, jak grał w NotProna. Jestem giga fanką, oglądam cały czas, naprawdę najlepszy streamer ever, ale jakbym miała ocenić Gucia w skali od 1 na 10, no to 10 na 10, bo jest z lipca. W dodatku ma urodziny tego samego dnia, co ja i z tego, co pamiętam, nawet tego samego roku, co ja. Tylko nie jestem pewny do... Nie jestem pewny. Pewny nie jestem do końca, rozumiecie? Gucio ma... 9.6 czy 9.5? No w każdym razie Gucio jest... Jestem z 9.6, więc Gucio chyba też, bo 23 lipca to na pewno. Ale... Ale nie pamiętam dokładnie. Nowa płeć likt. Nie no, wiesz co, akurat strasznie zamyśliłam się nad tym, czy Gucie z 95 i sobie myślałam w ogóle, z którego roku on jest. I jakoś mi się ta męska końcówka wkradła. Strasznie, sorry.
brak podzielności uwagi. Nie mogę myśleć, jak mówię. Dlatego jak mówię, to skupiam się tylko na mówieniu i dlatego mówię głupoty czasami. Przepraszam. No mi z kliką. A zdarzyło mi się to pierwszy raz od chyba 2 lat ostatnich, także ultra rare event. W jakie gry grasz oprócz Minecrafta? No to już ci mówię. W żadne. Nie, no czasami pogrywałam w Valoranta, ale znudziło mi się. I w Fortnite ostatnio grałam i też mi się już znudziło. A teraz w ogóle gram od kilku dni w NYECYSYE. Nie wiem, jak to się czyta. Takie połączenie Terrarii i Minecrafta. I w ogóle myślałam o zrobieniu filmu z tej gry. Ale muszę jeszcze chwilę pograć, żeby na pewno być pewna, czy wszystko ogarniam. Czy będzie kiedyś serwer typu Close SMP? Możliwe, że będzie, ale to po SRS, żeby potem nie było tak, że serwer wystartuje, a ja pojadę na operację. Także jak widzicie, to Syrys jest cały czas gdzieś tam wałkowany u mnie w głowie, ale i w moich planach, no bo... No nie chodzi o to, że jakoś się ultra stresuje, tylko to zamyka mi dosyć dużo dróg, jeżeli chodzi o działanie w różnych rzeczach. Nie oddaję konto w Valorancie. Jakbym kiedyś chciała wrócić, to sobie pogram. Jestem tona skinów fajnych. Te słuchawki to są z Rokata. Rokat Kit Edition się nazywają i szczerze nie polecam, bo przynajmniej nie wiem, czy ja mam tylko taki problem z tymi słuchawkami, ale one się rozłączają i podłączają. Rozłączają i podłączają, jak jest głośniejszy dźwięk, przez co są praktycznie nieużywalne w grach, bo wystarczy, że ktoś ci rzuci granat albo flesza i słuchawki ci wyłącza i włącza, a jak je włącza, czyli słuchawki się załączają od nowa, to masz laga takiego gry, tak frizujecie na 2 sekundy i odfrizowujecie. Ale ja znalazłam sposób, jak rozwiązać te frizy, bo to nie jest tylko, że u mnie tak się coś się działo u Sandry, na laptopie naszym, wszędzie. I to nie tylko, że te słuchawki mieliśmy drugie takie same czarne, to samo. Chodzi o to, że one są jakieś dziwne. Ale znalazłam rozwiązanie tego problemu. Jak mam drugą parę słuchawek podpiętą, no to te działają jakoś, o dziwo. A mam takie drugie, za tysiaka praktycznie. Są bezprzewodowe. W ogóle często sobie biorę te słuchawki i w nich idę sobie biegać po domu, bo puszczam sobie coś na kompie i sobie leci cały czas w tle, jest wygłuszona. Ale kraszuje mi się głos, bo gadam już od ponad godziny. I muzyka się skończyła? Czekaj. Okej. Co to za serial, gdzie chłop szuka swojej mamy, a ona płeć zmieniła? Co ty gadasz, Krzysiek? Nie gram w ogóle w CS-a. Ale co skiny? Aha, w Valorancie. Nie mam zaktualizowanego Valoranta, więc ci nie pokażę, bo nie grałam chyba z 1,5 roku w niego. Hoteka wpłacił 5 zł. Co sądzisz o trapach takich jak F1N5 Ter? Jak nie kojarzysz, to zobacz sobie jego zdjęcia w Google. Kojarzę, ale to tylko dlatego, że wczoraj mnie ktoś od niego zapytał. Czy tam o nią, nie wiem, nie śledzę. No ale co ja mam myśleć? Ja nawet nie wiem, co to za content robi. Więc nie wiem. Nic nie myślę. Marcia, papa, trzymaj się. To był serial, który nie krytyk komentował, ok? No nie pokażę, no ale tu chodzi o to, że doczytałam wiadomość do końca, ale nie zaktualizuję teraz, bo mieszkam na wsi i mój internet jest do dupy. Jakbym zaczęła aktualizować teraz grę, to raz, żeby to trwało pewno godzinę, a dwa, żeby cały stream lagował. Więc nie.
Może zechcesz portrecik, bo mam takie hobby. Jak nagrasz, jak go rysujesz, to spoko, bo dużo osób teraz wysyła mi jakieś prace i mówi, ty patrz, a zrobiłem dla ciebie pracę. I ty mówisz, nie no, fajna, a potem się okazuje, że to jest wygenerowane przez AI. Więc jak nagrasz, jak rysujesz, to spoko. Zafiksowany. Dzięki. Często masz takie epizody, że płaczesz, czy sporadycznie? Raczej sporadycznie. Bardzo dużo płaczę przy oglądaniu jakichś seriali, filmów i tak dalej. To wtedy najczęściej. Ale tak samo się, że siedzieć i płakać, to rzadko. Co? Milichan wpłacił 14 zł. Inbit 247 NWCTTNR. Może to jakaś zaszyfrowana wiadomość do kogoś. Nie mam pojęcia. W ogóle, zobaczmy jak tam poszedł dzisiejszy TikTok i Short, bo to jest ciekawe. O nie, chyba YouTube Shorta nie zobaczę, bo musiałam zmienić konto. A nie, mogę chyba zmienić, nie wywali streama raczej. Wow, 10k views ten nowy short, co dzisiaj dodałam 2 godziny temu, nice. Ej, całkiem fajnie idzie. Ej, mega fajnie idzie ten short. W ogóle te dzisiejsze dwa shorty mega dobrze poszły. Bardzo fajnie, a jak na TikToku? 12k views, ale z TikTokiem to jest tak, że on się może rozkręcić z czasem, więc spoko. Wyglądasz lepiej od 80% influencerek? Zdaje się, bo jakbym wstała, to już tak dobrze nie wyglądam. Na Instagramie odpisuję każdemu, jak napiszesz do mnie. Chyba, że napiszesz, hej, co tam? To nie odpiszę. Już ci mówię od razu. Jaką masz nazwę na TikToku? Nolifecz? Nie, Noliwczak 666 chyba. Jak wejdziesz na mój Instagram i sobie klikniesz w biogram, to tam masz. Skąd pomysł na tworzenie na YouTube? Strasznie lubiłam kiedyś montować filmy i je robić. Jak to był 2007 rok. I to powstało w 2006 jak coś. Więc jestem od samego początku YouTube'a. I jakoś tak zostało, że stałam tutaj. No to wstań. Naprawdę. O, patrz, to jestem ja. Moja... Super. Widać coś? Nic nie widać. Musiałam zrobić wyżej kamerę. O, to jestem ja. Spoko. O nie, teraz tego nigdy nie naprawię. Co ty zrobiłeś? O nie. Superancko wyglądasz. Wiem, stałam tylko tak naprawdę, żeby się pochwalić. Spoko. W ogóle irytuje mnie to, że jakby z daleka ta kamera jest, nie wiem, czy ja tylko tak widzę, ona jest tak rozmazana, a z bliska ona jest tak szczegółowa. Na ten super make-up. Z wczoraj. Spałam dzisiaj w make-upie. To jest wczorajszy make-up. Jestem w szoku, że tak dobrze się trzyma. Kurde, próbuję wyśrodkować. Żebym była na środku ekranu. Chyba teraz. A nie jest jakiś przekrzywiony ten kadr? No Jezu, po co ja to ruszałam? Wiedziałam, że zepsuję. Night Market jest w Valorancie? Niech sobie będzie i tak nie wydam ani złotówki, bo nie gram teraz. Ale widzę, że strasznie próbujesz przeforsować Valoranta. W ogóle ja, jak widzieliście przed chwilą, jak wam pokazałam, to jest mój styl chodzenia. Może to jest takie nawet za mało kontrowersyjne, jeżeli chodzi o mnie, w sensie kontrowersyjne, takie
No ja po prostu chodzę w takich ubraniach, nie? Ale moja mama na przykład, ona jest strasznie, może nie strasznie zła na mnie, ale wolałabym, żebym chodziła w takich bardziej stonowanych ubraniach. I to jest na przykład wybór mojej mamy, w którym powinno chodzić, czyli patrzcie. O. Rozumiecie? Taka sukienka na Natalii. Może jutro ją założę do jakiegoś TikToka. No. Także z mamą głównie się kłócę o to, w jakich ubraniach chodzę, co jest śmieszne całkiem. Ile daje za całe operacje w zaokrągleniu? 430 tysięcy, a jak dojdzie SRS, to z 500 000 łącznie na wszystko. Ja bym wam pokazała, jak kiedyś wyglądałam, ale... Wolałabym na tym zrobić content, bo tu 100 osób tylko jest, tak szczerze. Ale... No... To by było straszne. Chociaż chyba kiedyś pokazywałam, ale... Szukam, czy mogę wam pokazać, ale... Ale nie znajdę tego teraz. No niestety. Czy Sandra to kobieta? Musisz pytać Sandry, mój drogi. Ale to jest piękne, jak ten TikTok poszedł, że ludzie naprawdę nie widzą, czy Sandra jest dziewczyną, czy chłopakiem. A widzicie ten biceps? Ja. Ale była jazda gdzieś na Fame MMA. Tak naprawdę Sander to chłopak, miał 82 lata. Zgadłeś w 100%. 72 co prawda, ale... Ten film Jestem Sobą jest na prywatnym. Gadaliśmy dzisiaj o tym, więc sobie cofnij streama, albo sobie zostaw łapkę i znajdź ten moment potem. Chociaż może ja nagram o tym shorta, w sumie to nie zgubi temat na shorta. Zapiszę sobie go do notatnika. Dzięki, stary. Zapisuję, czyli tak. Short o coming outie. Widzimy się za parę minut. No nie wiem, czy się zobaczymy, bo nie wiem, czy jeszcze dobrze się wam siedzi ze mną, dobrze się wam robi streama, w sensie słucha mnie, pewno większość osób z was gra, jak ja mówię jakieś głupoty. Bo nie wiem, czy ja mam tu siedzieć, czy nie. Tak jeszcze patrzę, czy mogę wam coś pokazać, ale... Ale chyba nie. 3 złote. Czy to prawda, że operacje plastyczne są uzależniające? Przecież to boli. Oj, są. Naprawdę są uzależniające. Tu jasne, mega boli. Ale chodzi o to, że w operacjach plastycznych ja na przykład jestem uzależniona i nie boję się tego powiedzieć. W sensie może nie jeszcze aż tak bardzo, ale jestem uzależniona. I generalnie ból jest nieziemski. Na przykład operacje twarzy to jest coś, co mnie bolało najbardziej w życiu. Nikt mnie nigdy w życiu tak nie bolało jak operacja twarzy. Ale uzależniające jest kilka czynników. Może dwa, takie dwa największe. Jeden, narkoza. Jezu, narkoza jest super. Jakby jesteś przed operacją, oni ci robią narkozę. Jezu, super. W sensie, oczywiście pod kontrolą lekarza, pamiętajcie. I to jest na pewno uzależniające, szczególnie jak zrobisz tak dużo narkozy w tak krótkim czasie jak ja. Ale to jest... To jest tylko tam, powiedzmy, 10% tego, dlaczego operacje mogą być uzależniające. Bo uzależniająca jest druga rzecz bardziej. No nie kup, straszcie. A mianowicie, siedzisz sobie, tak jak ja teraz, patrzę na siebie w tą kamerkę i sobie mówię, ty, nie podoba mi się tutaj ta część twarzy. I mówię, można by było zmienić. Googluję operację na tą część twarzy, patrzę u innych lasy, jak to wygląda, idę do lekarza i mówię, tutaj mi się to nie podoba, bym mogła to zmienić. A on mówi, no spoko, możemy zrobić tak, tak i tak. A ty mówisz,
robimy to. No, więc to jest uzależniające. Na przykład, dlaczego wyglądam tak, jak wyglądam? Bo przeszłam tonę operacji i strasznie się zmieniłam od początku. I to teraz widzę jakieś różne mankamenty w swoim wyglądzie, które bym poprawiła na przykład. I zrobiłabym sobie jeszcze większą dupę i coś tam. I nie wiem, wycięłabym sobie nawet żebra, jakbym ten, ale ważne mieć osoby obok siebie, które ci powiedzą, wystarczy już. I tak jest dobrze, nie musisz jakby robić dalej, bo przesadzisz w końcu. No, więc warto mieć takie osoby wokół siebie po prostu. Dlatego jest uzależniające. Nie będę grała w Doors. Nie chcę mi się w Robloxa grać. O, witam kawce. Siema. Późno wbiłeś coś. Co się stało z kanałem Noliwka? W sensie, w tym, na którym nagrywam Robloxa. No nie sprzedał się ten Roblox do końca, więc nie ma co na siłę go tworzyć. A poza tym druga najważniejsza część jest taka, że mój montażysta, który mi montował Robloxa, dostał pracę i już nie mógł mi go montować, a nie miałam montażysty kolejnego, więc stwierdziłam, dobra, i tak ten projekt jest w powijakach, więc można sobie go odpuścić. Nie umie układać kostki Rubika. Nie umie, no jakby widziałam, że niektórzy to robią, ale ja nie umiem. Ale mnie irytuje ta kamera. O, jest niżej, dobra. Jak mija wieczór? Gadam kawce od 1,5 godziny. Mój głos już powoli zaczyna umierać. Więc to jest największy problem. Czemu mówisz umie zamiast umiem? Bo jestem wsiokiem. Całe życie się wychowałam na wsi, gdzie wszyscy mówili umie, a nie umiem. I tak mi zostało po prostu. Jestem wiejską dziewczyną, która udaje, że jest z wielkiego miasta, czaisz? Nie nagram nic z Valoranta, to nie jest moja gierka. Zresztą obejrzałoby to ze 100 osób łącznie, bo to, że kilka osób pisze, to nie znaczy, że ktoś by to oglądał. Uznałam film z coming outem, bo cofnij sobie live, bo już o tym gadałam. A, wyspa na playlistach. No, chciałam zrobić z tego kanału kanał Robloxowy, dlatego te wszystkie filmy pousuwałam. Raczej poukrywałam. Dlatego ich nie ma, ale wyspa będzie. Nowa wyspa 3.0. Ostateczna. Dwie dziewczyny, jedna wyspa. Zero pralek, zero zmywarek. Wszystko będziemy robić ręcznie. Czyli w sumie my będziemy pralkami i zmywarkami. Nieważne, ale będziemy razem prowadzić tą przygodę. Pełną prania i gotowania. Ciekawe, ile osób cię teraz obraża, jak gram takie głupoty. Nie oglądałem metamorfozy od początku, jest progres. W sensie powiem ci tak, jakby nie wiem, co się stało, ale ta ostatnia operacja twarzy, którą miałam 1,5 miesiąca temu i ten kolor włosów dały taką pewność siebie mi, że to jest szok. I myślę, że w tym blondzie zostanę na bardzo długo, tylko widzicie, tutaj był ten ketchup i muszę umyć włosy, a to jest męczące przy takich długich włosach, bo trwa to z 2 godziny. Nie chce mi się strasznie. Więc ja trochę mam dochodzić w tłustych włosach, a pojutrze sobie umyję. Tak myślę przynajmniej. I tak, mogę zmieniać LEDy w tym pokoju. Mogę mieć na przykład... Czekaj, który to jest kolor, żebym potem go nie zgubiła, to jest chyba ten. Patrz. Czekaj. Nie trafię, bo nie wiem, gdzie jest ten... O!
mogę sobie ustawić na przykład zielone wszystko. I nawet mogę sobie ustawić zielone słuchawki, tylko czekaj, czy... A nie, dobra, nie ustawię zielonych słuchawek, bo boję się, że mi wywali... wywali słuchawki. Jaka operacja była najmniej bolesna? Operacja głosu. Godzinka. Znieczulenie ogólne. W sumie idziesz spać, za godzinkę się budzisz, nie możesz mówić nic przez 2 tygodnie i nic nie boli. Poza tym, że czujesz po prostu jakby... jak na przykład czasami masz kaszel i masz takie zdarte gardło, co? No tak samo się czułam wtedy. Po prostu. A wcześniej miałaś takie czarno-brązowe włosy. Dokładnie takie miałam. I jakby... jest taki glow up, tylko... zmieniłam włosy i jest totalnie inna twarz. To jest hit. Jeden prosty trik, który zmienił wszystko. Dobra, jeszcze tak patrzyłam, czy mogę wam coś pokazać, ale nic nie widzę. Czy miałaś jakiś paraliż senny? Miałam i bardzo nieprzyjemne uczucie, nie polecam, miałam 2 razy w życiu. I na tym możemy skończyć, bo okazało się, że to wszystko, co słyszeliście teraz i widzieliście, to był sen. I kończę po prostu streama, bo już chyba wystarczy. Gadaliśmy 1,5 godziny, a mi musi odpocząć głos, także dzięki, że byliście, trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa!